W pierwszych wiekach Kościoła chrzest święty był widziany jako rzeczywista brama do życia. Poprzedzało go bardzo długie przygotowanie, na które składał się szereg mniejszych decyzji, zwieńczonych ostatecznie decyzją przynależności do Chrystusa. Chrzest, czyli zanurzenie w wodzie. Chrzest, czyli ten moment, w którym Duch Święty zaczynał w chrześcijaninie działać w sposób szczególny. Wiele osób nie doczekało się tego rzeczywistego i realnego chrztu z prostej przyczyny. Z przyczyny prześladowań. Niejednokrotnie mówiono wówczas o tak zwanym chrzcie krwi. Ci, którzy byli katechumenami, ci, którzy przygotowywali się do sakramentu chrztu świętego, niejednokrotnie byli zabijani jeszcze zanim zdążyli ów chrzest przyjąć. Mimo, że jeszcze właściwie nie musieli, ale w sercu czuli się zobowiązani do tego, żeby dać świadectwo o Chrystusie. Dziś rzecz ma się zupełnie inaczej. Dziś do chrztu przynosimy niemowlęta, wierząc i mając nadzieję, bazując na wierze ich rodziców, ufając, że ta wiara zostanie dzieciom przez rodziców przekazana. Ufając, że ten Duch Święty, który objawia się w momencie Chrztu Świętego, będzie mógł rzeczywiście zacząć działać w sposób wolny i nieskrępowany dzięki świadomej decyzji człowieka, który zostanie doń podprowadzony poprzez swoich rodziców. Ale wydaje się często, że szansa na to zostaje jakoś zaprzepaszczona. Wydaje się, że rozwój człowieka duchowego w jakimś momencie życia dziecka się zatrzymuje. Wydaje się, że jakąś szansę stwarza znowu sakrament bierzmowania. Ten, którego udziela się młodemu człowiekowi i który ma sprawić, że to działanie Ducha Świętego zostanie umocnione. Że ten Duch Święty przyjdzie z nowymi darami, z nowymi charyzmatami, że ten Duch Święty uzdolni młodego człowieka do dawania świadectwa. Ale czy rzeczywiście tak się dzieje? Często zdaje się, że kolejna szansa jest zaprzepaszczona. Nie bez przyczyny mówi się w sposób anegdotyczny o tym, że bierzmowanie jest uroczystym pożegnaniem młodego człowieka z Kościołem w obecności biskupa. I nie mogą tego zmienić ani indeksy, ani surowe wymagania, jak też i naiwne oczekiwania i prośby. I bywa, że dopiero w wieku sędziwym człowiek szeroko otwiera oczy, kiedy słyszy o obecności Ducha Świętego w jego życiu. Przyznam szczerze, że niejednokrotnie sam otwieram oczy, jak bardzo ludzie dziwią się podczas choćby rekolekcji ewangelizacyjnych, które niejednokrotnie prowadzę, że Duch Święty jest osobą, że z Duchem Świętym można się zaprzyjaźnić, że z Duchem Świętym można budować relacje, że Duch Święty jest kimś, nie jakąś energią, nie jakąś eteryczną istotą, ale jest osobą, która przychodzi po to, aby mieszkać w naszych sercach już w sakramencie Chrztu Świętego. Bo to właśnie wtedy On zaczyna w nas działać. Bo to właśnie wtedy On jest posyłany do serc naszych. I to właśnie wtedy On czyni z nas dzieci Boże. Po to, abyśmy mogli rzeczywiście zwracać się do Boga, Abba, tatusiu. Drodzy, czy zwracaliście się kiedyś do Boga w taki właśnie sposób? Czy uruchomiliście tę swoją wewnętrzną czułość, którą rodzi w nas Duch Święty, po to, aby się do Niego modlić? Czy mówiliście, tatusiu, kocham Cię. Tatusiu, dobrze, że jesteś w moim życiu. Tatusiu, tak bardzo Cię potrzebuję jutro, w szkole, w pracy, na uczelni. Tatusiu, pobłogosław te osoby, które są dla mnie ważne. Tatusiu, bądź obecny w moim życiu, w mojej codzienności. Tatusiu, do tego właśnie uzdalnia nas Duch Święty. To wszystko jest rzeczywiście możliwe w świetle miłującej obecności Ducha Świętego. To wszystko jest możliwe dzięki Niemu, który przychodzi po to, aby umacniać nas w naszych błaganiach i w naszych prośbach. To On chce nas prowadzić do rzeczy niemożliwych, bo z Duchem Świętym nic nie jest niemożliwe. Dowiódł tego sam Jezus, ten, który oddaje swoje życie za owce, ten, który umocniony mocą Ducha Świętego już w momencie chrztu
bo to przecież nad nim rozwarły się niebiosa i usłyszał: Ty jesteś mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I to na niego zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy. Ten właśnie Jezus dowodzi, że dla Ducha Świętego nie ma rzeczy niemożliwych. Jednak bez mocy Ducha Świętego wszystko staje się niemożliwe. Bez mocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. Co to znaczy? Znaczy to, że bez mocy Ducha Świętego nikt z nas nie jest w stanie upodobnić się do Jezusa. Nikt z nas nie jest w stanie wydobyć na światło dzienne tego pięknego obrazu i podobieństwa, które Bóg w nas zaszczepił. To Duch Święty jest dawcą tej siły i mocy do konkretnej i wielkiej przemiany naszego życia. Być może warto zainteresować się Jego osobą. Być może warto nadrobić coś, co zostało w życiu gdzieś kiedyś przez kogoś zaniedbane. I wcale nie chodzi tutaj o nadrobienie tego, co związane z wiedzą, ale chodzi o poznanie. Poznanie, które rodzi się i pochodzi ze wspólnego przebywania. Od czego zacząć? Drodzy, być może od tego, żeby wrócić do chwili swojego chrztu świętego. Rzecz jasna, pamięcią do niej nie wrócimy, bo zdecydowana większość z nas została ochrzczona jako niemowlęta. Ale czy znasz datę swojego chrztu? Czy wiesz, w jaki to dzień bramy nieba się otwarły nad tobą i nad tobą rozbrzmiał ten niezwykły, święty Boży głos? Ty jesteś mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Czy znasz nazwisko kapłana, który ci tego chrztu udzielił? Czy znasz nazwisko tego, który pomógł ci się spotkać z łaską Bożą, który wprowadził cię do rodziny dzieci Bożych? To są bardzo proste informacje, które można uzyskać w parafii swojego chrztu, pytając po prostu księdza proboszcza, a on z pewnością bardzo chętnie takich informacji udzieli. Świadome spotkanie z Duchem Świętym. Niedziela Chrztu Świętego. Może warto o tym pomyśleć.